Reklama nie, bo dziś niedziela, że 18 jest wiesz. Czas na informacje dnia. Polska pamięta. W całym kraju odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wiecem w stolicy Mińsku Białorusini świętowali 101. rocznicę proklamowania niepodległości kraju. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma jutro podpisać dekret uznający zwierzchnictwo Izraela nad wzgórzami Golan. Paweł Zieliński, zapraszam. W Markowej odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ta miejscowość na Podkarpaciu to miejsce śmierci rodziny Ulmów. Do uczestników dzisiejszych obchodów list wystosował premier Mateusz Morawiecki. Odczytała go wojewoda podkarpacka Ewa Leniart. Chyląc czoła przed ofiarą Samarytan z Markowej, oddajemy hołd tysiącom naszych rodaków, którzy w czasie II wojny światowej udzielali pomocy swym żydowskim bliźnim skazanym przez nazistowskie Niemcy na śmierć. W Warszawie natomiast w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci na placu Piłsudskiego odczytano apel pamięci połączony ze składaniem wieńców na płycie grobu nieznanego żołnierza. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek podkreślał, że to hołd dla setek tysięcy rodaków, którzy w czasie wojny wykazali się niezłomnością i bohaterstwem. Słuchaj, tu serdecznie witamy na polskiej ziemi wszystkich ludzi z różnego powodu. Bez dowódców, bez rozkazu. A może inaczej, z rozkazem. Oni słuchali rozkazu sumienia, wznosząc się na wyżyny człowieczeństwa. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką obchodzimy od 2018 roku. To państwowe święto przypada w rocznicę zamordowania Józefa i Wiktorii Ulmów, ich dzieci oraz ukrywanych przez te rodziny Żydów. Zamordowali ich niemieccy żandarmi. Życie straciło 16 osób. Wybory do Parlamentu Europejskiego będą miały ogromne znaczenie dla losów tak Polski, jak i Europy. Tak mówiła podczas spotkania z mieszkańcami Piły Joanna Lichocka. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości ubiega się o mandat europosła w Wielkopolsce. Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego będzie wpływał na wynik wyborów na jesieni do Parlamentu Polskiego. Każdy procent się liczy, każdy głos się liczy, żeby utrzymać rządy Prawa i Sprawiedliwości, żeby utrzymać ten kierunek, w którym Polska idzie, te bardzo pozytywne zmiany, które odczuwają no właściwie już teraz wszyscy Polacy. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Ulicami Warszawy przeszedł Narodowy Marsz Życia. Na jego zakończenie europoseł Marek Jurek wezwał rządzących do pełnej obrony życia. Wzywamy władze publiczne do wyraźnego umocnienia prawa do życia w naszym ustawodawstwie, do wypełnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja. Nie palić papierosów. Nie przeklinać. Kurwa. Nie palić papierosów. Rak. Marsz Życia zorganizowały Chrześcijański Kongres Społeczny, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia oraz Fundacja Świętego Benedykta. Wiecem w Mińsku Białorusini uczcili 101. rocznicę proklamowania niepodległości tego kraju. Wczoraj podobna uroczystość poświęcona na ogłoszeniu powstania Białoruskiej Republiki Ludowej odbyła się w Grodnie. Według organizatorów Benedykcie. Na jednym koncercie w Mińsku zebrało się 1000 ludzi. Mieli ze sobą historyczne biało-czerwono-białe flagi. Jeden z liderów białoruskiej opozycji, Anatolij Labiećka, w rozmowie z Polskim Radiem zwrócił uwagę, że jeszcze kilka lat temu za głoszenie haseł Niech żyje Białoruś czy noszenie historycznych flag można było trafić do aresztu. Dzisiaj